burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Ojejku, dzień dobry kochani, witajcie w... Co dzisiaj za dzień? Środa, ja? W środę. My byliśmy w końcu w tej Biedronce po te zakupy, których wczoraj nie udało nam się zrobić. Spaliśmy dzisiaj. Nie wiem, która to była, 8.30 czy 9, jak ja się obudziłam. Nie, 8.30. Ale jestem tak upadnięta, tak mnie wszystko boli. Takie zakwasy. Ale pójdziemy dzisiaj rozchodzić, nie? Panowie? Czy nie? Ojejku. Dzisiaj właśnie te bilety muszę kupić na ten Dunajec, bo to później może być za późno. Na Kasprowy też, na kolejkę. Za 300 metrów na rondzie trzeci zjazd. Da. Za 500 metrów na rondzie czwarty zjazd. Działamy. Na 100 wody, fenek, czajnik, mamie na kawę. Tak. Banany. Będzie hol z zakopanego. Brzoskwinie. Kisielki takie wzięliśmy sobie z minionkami. Fenek, prosiłam cię, żebyś wodę nastawił na kawę. Tak? A klucz zanieś do drzwi. Kisielki, bułki. Kosteczki. Nie wiem, czego nie wzięliśmy. Czego? Chleba. Chleba nie wzięliśmy, no ale ja mam bułki. No to ten. To jest takie na drogę. To mam. Dobrze. Nutella. Oczywiście. Ser. Nastawiłeś wodę. Tam jest woda w ogóle. Sprawdzałeś? Tak. Co wy dzisiaj chcecie na śniadanie? Nie wiem. Polówki? Czereśnice? Polówki. Dobra, cukier wanilinowy ja znalazłam, bo my będziemy robili sobie jutro naleśniki. Słodkie rzeczy. Tutaj takie z pomidorami i oregano. To możesz stanąć do pokoju zanieść. Tu krześki. O, góralki. Góralki. Masło. Kabanosy. Kiełbasa z szynki. Kiełbasa z kurczaka. Kabanosy. Ten, ketchup. A czemu ty to tak układasz? Ja się nie rozumiem tego. Co? Weź te mleko, postaw gdzieś. A tutaj w tych szafkach nie ma miejsca jakiegoś. Czekaj, może będą jakieś szafki sobie tu skitać. Nie. A tu jest pełno rzeczy. Mleko możesz ja się tam jedno włożyć, obok tego oleju, co tam jest. Dobra, to. To będziemy jedli. Te kabanosy weźmiemy ze sobą. Masło. Karton. W sumie coś możemy w tym kartonie sobie przechować przecież, nie? Dobra, postaw ten karton tam, wyłkam sobie, będziemy nasze rzeczy chowali. Winogrona. Jajka. Dobra, zrobisz mi tą kawę. Fenek. Jasiu, zrób mi kawę, jo? Fenek, weź szklanki, wyjmij soku, wlej każdemu.
Dobra, tu ja sobie wziąłem takie wkładki, cukier, boczek, bułeczki maślane. Co tu dalej? Żelki. A gdzie ty są? Te kiśle ty też wyniosłeś? Co? Nie. A gdzie są te kiśle? O, dobra. I co? I płatki dla chłopaków. Jasiu, co ty zrobiłeś w tym momencie? Weź mi powiedz. No właśnie. I mąka. Mąka. I ja sobie wzięłam takie coś. Wino. To jest moje ulubione wino, a tutaj było białe. U nas tego w ogóle nie ma. A tu było, więc wzięłam. No i tak wszystko. No i dobra, kochani, dzisiaj tak późno, bo w południe, ale idziemy w krótką trasę, tak Jasiu twierdzi. No, 5 km. Że to jest krótka trasa. Do tej jaskini mylnej koniecznie oni chcą iść. I co? Najpierw idziemy kupić sobie te latarki czołowe. Ja muszę kupić sobie ładowarkę do zegarka. I co jeszcze? Myśmy chcieli jedne kijki na spróbowanie zobaczyć. No to pamiętajcie o tym wszystkim. Idziemy do tego RTV AGD. Tutaj nawet jest. Więc tak, a tu w tle widok naszych pięknych gór i Giewont, którego zamierzamy zdobyć w piątek razem z Kasią. Miejmy nadzieję, że będzie piękna pogoda. No, kurde, szkoda, że wczoraj tak nie było ładnie, nie? To byśmy byli nad tym czarnym stawem, to by było pięknie. No ale cóż, pojedziemy innym razem, zobaczymy tam, wtedy pójdziemy. Jak chcesz, to muszę iść jutro. Jutro? Nie. Jutro idziemy na co? Na Kasprowy i musimy kupić dzisiaj bilety na kolejkę. I dzisiaj też musimy zamówić ten spływ Dunajcem, bo no, to muszę ogarnąć. Tutaj można nawet kłady wypożyczyć, tam były kłady. Widzieliście jakie fajne? Kurde, takim kładem, nie? Za 300 metrów skręć w prawo. Co? Się wyżyć na jakiś taki rajd między górami. Oni na pewno mają jakieś trasy takie właśnie typowo nakłady. Skręć w prawo. I co? Mysz? Ile kupiłeś baterii? Dobra, słuchajcie, dzisiaj jest dzień świra. No, trzymaj te baterie. Gdzie masz? Pranek, weź mi ten kijek, bo cię trzasnę. Gdzie masz tę latarkę? Włóż te baterie już tam. Dobra. Machasz tym kijem, zbijesz mi szybę i będzie. Jedź, no. No i słuchajcie, dzisiaj dzień świra. My pół dnia spędziliśmy na szukaniu latarek czołowych, nigdzie nie ma, wszędzie tylko na zamówienie. W każdym jednym sklepie nie ma. Co jeszcze? Co jeszcze my szukaliśmy? Ładowarki do mojego zegarka, nigdzie nie ma. Na zamówienie. Więc no nic, no nie będę miała policzone moich kroków i kilometrów. No, włączę sobie w telefonie tą aplikację ZIP i tam zrobię sobie, że spacer, to mi policzy chociaż tą trasę, na przykład jak pójdziemy gdzieś, nie? To mi nie policzy całego dnia. W sumie mogłabym go sobie włączyć, że cały dzień by mi liczyło. Tylko nie wiem, czy bateria moja to przeżyje wtedy. No, bo ta bateria nie jest jakoś, no, ładne domki. Widzieliście tam? Nie wiem, czy ta bateria będzie w stanie przeżyć. No, a
teraz jedziemy do Kiel i tam pójdziemy się przejść do tej jaskini. Trudno, zobaczymy. Rękawiczek też nie dostaliśmy, więc ktoś nie będzie miał. Jan nie będzie miał. A Franka, weź mu daj te jego rękawiczki, bo on do nich nie weźmie, a za chwilę my zapomnimy. I Jasiu się uparł na to. A wy mieliście sobie bluzy z kapturem ubrać. Jo, my jesteśmy przygotowani. Trzeba będzie uważać na głowy. Panowie. Co? Czy nie pójdziemy do tej jaskini? Jasiu się uparł na tą jaskinię dzisiaj, nie? Po prostu. Ja chciałam na gubałówkę i może na tą gubałówkę jeszcze zdążymy, nie wiem. Ale o której tam był ostatni wjazd na gubałówkę? O 18. O 17. Wybrzmiał. A mi się chce już spać, nie wiem, coś z ciśnieniem jest, nie tak? Piłam jedną kawę, to było chyba za mało. No i tak. Dzisiaj biegaliśmy po grupówkach, naprawdę, 2 godziny w tej z powrotem. A nogi mnie tak bolą, trochę mnie już się rozchodziły, ale jeszcze czuję mięsień każdy. No. Dosłownie, wczoraj to była przesada, te 25 km, no ale co. Dzisiaj rozchodzimy, jutro na Kasprowy. Muszę dzisiaj kupić te. Na jutro musimy się przygotować i być bardziej... Jutro nigdzie nie. Jutro idziemy na Kasprowy, jedziemy kolejką, tak. Wjedziemy kolejką, a zejdziemy nogami tam. Tak jak mamy iść na Kasprowy, to... To co? Wjechać kolejką i zjechać. Nie. Tak, nie, Franek. Co ty się taki wygodziński zrobiłeś? Tak, jedziemy w góry, jedziemy w góry. Teraz on nie chce. Wygodnicki. Radok, dzisiaj nie damy rady iść. Nie, ja się zmienię. Nie, co to? Ja się rozchodzę za chwilę. Za 200 metrów kontynuuj prosto i jedź czarnym i niebieskim szlakiem. Następnie skręć w lewo. Szok. Szok i niedowierzanie. Poka kika. Na chwilę. Jaki szlak? A co się zakłada? Kontynuuj 200 metrów. Musisz głośno. Aha, tak. No kurde. Ej, no niezłe te kijki. One jednak jakoś tam wspierają. No. A ten to używa jako... Proszę. Nie wiem. Franek, dajże do chemu tego kijka. Co? Dajemy. Czemu? A czemu ty dokazujesz? Będziemy się za 200 metrów kontynuuj prosto. Następnie skręć w lewo. No. Osiągnę ma ten kijka. No i po co my je kupowaliśmy? Ciepło, co? Teraz jak to będzie tak ciepło, my pójdziemy na Giewont. No. Czerwony szlak. Na Giewont jest taka sama trasa? Tak? No. Więc to będzie rzepka przed Giewontem. Nie, no jutro już będzie lepiej. Czy mięśnie nie będą tak bolały? Przecież jutro ma być cieplej. A ja mówię, że mięśnie nas nie będą tak bolały. Jezu. O ja! Co? Co tam jest? Widzę ludzi na tym szczycie. Chodźmy. Pójdźmy. No, pięknie. No. Widzę. O Jezus. 1 kilometr czerwonym szlakiem przez 40 minut. To było wariactwo. Jestem cała mokra. Cała. Spocona. Świnia. O Boże. Już myślałam, że umrę. Ale przeżyliśmy. Ja też...
Idź, Karwianusiu. Idź, tam gdzie jest prosto, musimy iść troszkę szybciej, Franek, wiesz? A tam gdzie jest taka trudna trasa, to tam zwalniamy. Nie no, tu nie jest trudno. Tam było to. O kurde, urwało mi się. Aha. Weź mi to się tu z boku wsadź. Z drugiej strony. No to weź. Masz? Zaczepiło mi się rękę. Już? No Jan! Mama. Teraz tu jest jakby... W momencie taka ścieżka, to jest jakby... W lesie taka, no nie. A co? Taki no tak. Tutaj się dobrze idzie. Bo ani pod górę, ani z góry nie pcha. No idź, Kajfanek. Marchewki będę skrobać. O, Franek włączył typ turbo. I później na powrocie będzie typ z ołma. A gwizdek ty masz? Na powrocie będzie nam potrzebny. Ja tam go zostawiłam wczoraj. Bo nie wyciągałam. Ja mam powerbanka też dzisiaj już. I dzisiaj mam kabel. W razie czego moją latarkę też odpalę. Co? Au. W razie jak będziemy wracać po ciemku. Au, wow, 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 wow. Co? Tu są piękne. Co tu są piękne? A co tu są piękne? Widoki piękne. No Zakopane. Gdzie? Zakopiec. No. Gdzie ma na Giewonta? No. Ale mam wrażenie, że nie, jakbyśmy tam w tym dołu wczoraj wracali. No. Ja też mam takie wrażenie. Ale to może być mylne wrażenie w górach. Takie wszędzie może być, wiesz. Te góry są w każdym miejscu podobne. No, pięknie. Nie będziemy odpoczywać, Franek. A wy jesteście głodni? Szok. Dobra, to będziemy jeść. Jak ja mam biton, to... To biton ci... Wodę wypijemy i biton włoży się na piekarka. Weź teraz się na cztery szlaki. O, i widzisz? I nie chodzi o to szlak z prawo. No i? Idźcie, chłopaki. Idźcie, tak? Za
za 90 metrów skręć w prawo. Słyszałeś, Jan? Za 90 metrów w prawo. Czyli tam, gdzie oni siedzą, w prawo. I tam będzie jaskinia? Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Tam przerwa. Ja połam te kiki, bo po to my je kupowaliśmy. Żeby ty połamał. Nie? Fenek. Po to my je kupiliśmy, ale po to my wydaliśmy 200 zł. Żebyś ty je połamał. Tak się nie wiem, co nam przyszło do głowy, żeby iść dłuższym szlakiem. Ale czemu dłuższym? No bo czerwonym, ale tam jest jeszcze najgorszy. Jedziemy, to poszliśmy tym najtrudniejszym. Bo my zawsze wybieramy najtrudniejszy. Nie wierzę. Że mama tak, zawsze wymyśla trudne sprawy. Czarny? Dajesz tam. Bo my jakby, mama, pamiętasz tam co? Mieliśmy, nie my tam nie mieliśmy skręczek w ogóle. Gdzie? No w tym, bo skręciliśmy. Na tym parkingu? My mieliśmy gdzieś indziej iść. Nie, nie na parkingu. A my poszliśmy taką ścieżką jak teraz, nie? No. To nie mieliśmy tam skręcać, tylko mieliśmy iść prosto. Nie wiem, o co ci chodzi. Bo jak było to przejście, to było i w prawo, i prosto. To tam te roboty były. Uh-huh. No to my poszliśmy w prawo, nie? Uh-huh. A jakbyśmy poszli prosto, to by... To by było gdzie indziej, Jasiu. No. Nie? Tak? No, to by było jeszcze dalej gdzieś. Albo my w ogóle w szlak weszliśmy. Myśmy chyba na złym parkingu stanęli, mieliśmy dalej po prostu stawać. Ale no to z powrotem zejdziemy tamtędy. No. Tam chociaż więcej sobie widzimy. Co? Tam chociaż więcej sobie widzimy. Przecież jest ładnie, jest przyjemnie, nie jest jakoś gorąco już. Co to płynie tu? Coś płynie, bo to szumi. Woda. 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 Franek. Woda! Woda gdzieś jest. Franek też wyczuł to nosem. Franek. Woda. Jakiś, jakiś wodospad, Franek. No bo to nosem wodospad. Przestańcie, panowie. Ale załóż tę gumkę, Fenek. Fenek! Ale co ty wymyślasz? No, ale już czasami sam nie wiem, jak ja mam to. Rządząca kura. Rządząca kura. Ona wie co, gdzie i jak. Fajnie. Fajne. Tam można zejść? Nie, ale nie wiem. Zejdź. Spróbuję, ale bez plecaka.
Tam tędy nie wejdziesz. Tak? Ja już chyba wiem, skąd mam żywiec. Nie, Franek! No czyś ty oszalał. Ten mnie kiedyś o zawał doprawi, naprawdę. Przed dwa szlaki masz do wyboru, łatwiejszy i trudniejszy. Teraz idziemy tym łatwiejszym, bo ja już mam dzisiaj dosyć. Ja też mam dzisiaj. Albo, że w niektórych miejscach on jest czerwony, a w niektórych czarny. Albo, że z czarnego zamieni się w czerwony. Nie, bo było informacja, tam by było wtedy, że będzie... Gdzie ty tam idziesz, chłopie? Rzeką chcesz płynąć. Chodź, o! Ale jak ona tu jest duża już, mama. No, szeroka. Tak, ja się zrozumiałam, co mówiłeś do mnie. No, one się łączą. A na końcu one się łączą w wodogrzmoty Mickiewicza pewnie. Może tak, nie? To się rąpał. Ciekawe. To się rąpał. No bez kitu. Faktycznie. Wychodził 4 km w ramach jednej godziny 59 minut oraz... Ale fajny chłód jest od tego. Fajnie, tak świeżo. No. Mega. A tutaj ona już zupełnie inaczej płynie, nie? Nie jest taka wąca. A tu jakbyś ona hamuje i tam no. Płynie szybko. Ten kona drzewa ją tu hamuje. No. To wyhamowuje wodę, nie? Mhm. A wiesz co ja słyszałam? Że ostatnio ktoś, nie? Normalnie oni, ich było 10, nie? I oni zarzucili właśnie jakąś... No idź, Kaj. Ej, my tam nie wejdziemy. No bo ostatnie wejście jest o 16:30. Zobacz, tu pisze. Dupa. Ale to nie, my nie idziemy do tej. A jakiej? My idziemy do mylnej. A. No dobra. Okej, miejmy nadzieję. Ale jaskinia mroźna to jest mama płatna. Tamta nie jest płatna. No dobrze, w porządku. Cię słucham. No okej, Jasiu, jakby i tak idziemy, zobaczymy po prostu, tak? Chyba było jakieś sejfki, to tam jest dziura. Chodź co. Franek. Gdzie? O. No, pięknie. Ale kto ją tam wstawił, co? Nie wiem.
No, widzę. Patrz jak to. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Czasem tak jest w górach, że jak no tam na tym Tatry Maniacy na Facebooku było, że był gigagrad i ludzie musieli się, no niedawno właśnie, o jaka mgła nad tym, widzicie? Franek! No, giga wysoko, ale te skały opadają, bo widać jest, że jakby... No, one spadają. Tak, na pewno. No, kawałki. Ten kawałek jest ze skały, nie? To nie jest kamień, który jest w tym. One też ulegają zwapnieniu z czasem. Te białe to takie, to jest to... To spływa z deszczem. Czas. Ta woda też dopiero. To kamień. Wiesz, tu pewnie kiedyś Franek było ich pełno, żeby nikt nie wpadł. No. Jasiu, ty mi zaraz to pod nogi wsadzisz. Wysić się na górę. No, czyli to tutaj spada. No. Te skały. Jest tam mhm. To jest mama, aż niemożliwe, żeby to ja myślę, że to spada jak są deszcze, wiecie? No, czy zima, śnieg? To wtedy. Ale fest. No, widzę. Ale to musiało dać trzask. Co? O Jezus. I 15 minut po tych schodach, jo? I ja siedzę. No i Franek już, trudno. Ten już się przewraca. Ja nie przeżyję tego. O Jezus. 15 minut. Co? No chyba ja sobie robisz. Ja sobie robisz. Nie, że łańcuchy. Jezu. Oh fuck it. Patrz. Nie wiem, czy byłeś mi? Tutaj wchodzimy na tą jaskinię mylną. Mylną, tak? No. I tu było kawałek po łańcuchach, ale tego nie nagrywałam. Bo musiałam włożyć telefon do plecaka. A teraz idziemy tutaj. Mega ciężko. No idziemy powolutku, tak? Mama, fajnie jest jeszcze tak. Dobrze, ale powolutku, Franek. Bo to jest bardzo trudny szlak.
Ej, ciekawe, czy tu niedźwiedzie śpią. No, idę. Jasiu, ale nie tam na pewno? Tak, bo strzałka jest. Okej. Tak, i mi taki. Czemu? Bo ja z nim obróć. Musisz wyjść wtedy. Cofnijcie się. Ja muszę wyjąć kliki, bo ja z nim nie będę. Daj, ja ci je wyjmę. A to jest daleko tak? No trochę. No idź. 20 metrów. A na pewno tą strzałką trzeba iść. Ja pierdzielę. Rzeźnia. Rzeźnia, dobra. A tam dalej już jest prosto? No. Tak, idź! Wstać mi, nie wstanę. Ja pierdolę. O Boże. Jasiu, co ty żeś tu nam wymyślił? Ja pierdzielę. Jeszcze stąd kapie mamy. Nie wiesz. No poczekajcie na mnie. Weź te kijki. Czarek, bo ty nic nie masz. A my mamy latarki. I jesteś jeszcze mniejszy. Jo, a ja zawsze plecami chodzę. Wszędzie. Dobra, aha, to tymi strzałkami. Okej. Ja pierdzie. Dobrze, Fenuś. Okej. Okay. Dobrze, okej. Okay. Na pewno? Na pewno. Jasiu. Bo nigdzie tam nie ma oznaczeń. Jest inny? Nie jest! Gdzie? Patrz, tu. Coś tu jest, no. Tu, ona. Nie no, tu my nie przejdziemy. Nie. Czekajcie. Może. Poczekajcie. A pierdol. No ale tam gdzie jeszcze, to tam jest jeszcze gorzej. No idźmy. Jak nie, to tam. Mi się wydaje, że tam nie. Tu? No, rzeczywiście jest częściowo zielona. To się widzę. O, oznaczenie! Gdzie? No idź. Idź. O, rzeczywiście.
ale może tam jest jakieś po prostu inne przejście. Dobrze, i idźcie. Na końcu. No. Jest? No, ja, czy jednak tu. No właśnie. A ty mówisz, że nie. Nie, nie topisz. Nie topisz? Nie. Dobra, idźcie. Gdzie teraz? Dobra. A tam? Idź, Fenek, tam nie. Pokazuję to. Schylaj się, Asiu, na klęcząco. Na kolanach. Weź teraz mniej tych latarek. Prawo. Prawo. Czy w lewo? Prawo. Strzałka gdzie? Tam. A tam jest jakiś trójko. Dobra. Czyli to chyba znaczy, że tam nie chodzić, co? Albo że to jest jakieś bardzo ciężkie przejście. No. Już nie mogę stanąć, mama. No. Jestem taki mały. Ja pierdzielę. Koniec. Nie. Patrz, jak to ciemno jest. Tak się nie robił sobie celowo. Nie. To skrypią mnie. Ja. Przesań, ktoś sobie... Ci, co malowali te... Co? Ci, co malowali znaki, sobie jaja zrobili. Żeby myśleć, że... Jezu, światło, cywilizacja. Ty chodził 8 km w ramach 3 godziny 48 minut oraz 11 sekund. Ostatni KM zabrał ci 55 minut no, oraz 8 sekund. Ja pierdolę, ciemno. Jezu, nigdy więcej, Jasiu. Ja się nigdy więcej nie dam namówić na twoje pomysły. Ja miałam tak stracha. Ty się trzęsiesz. Ale tu było takie... Tam było takie przejście, trzeba się wyłączyć, bo tam spad był. Dobra, poczekajcie, ja muszę buta zawiązać. Cała mokre. Wy z jaskini, wszystko mokre, od kolan w dół nogi, cała mokre. Zimno, a my jeszcze nie mamy nic ciepłego. Zimno, a my sobie nie wzięliśmy, bo my nie wiedzieliśmy, że to tak daleko jest. No. Ale nie, tam na dole. Tu jest ciepło, jak wyjść z tej jaskini. No tak, bo tylko z niej wieje. Mam buty zawiązać. Jutro już tych butów nie ubierzę. Park narodowy. I co? I te trzeńskie archiwum planety Ziemia. Fajnie. Widzisz, to musimy kiedyś zwiedzić też. My tu jeszcze mamy dużo do zwiedzania. Ale to jest dopiero otwarte, to coś nowego jest. No, już otwarte, nie? Bo tak by było, że wiesz. Jakby to było stare jakieś to. Jezu, super, super. A gdzie my mamy nasze auto? Jezu, w końcu my zeszliśmy. Ale powiem wam, że kawałek było tylko po ciemku. W sumie godzinę. Godzinę chyba, nie? Po ciemku szliśmy i fajnie. I z tyłu nas też ci ludzie jeszcze idą w zasadzie. I... Może to ty. I tak naprawdę... A kto to by był? Ale fajnie było. Bo... Nigdy tak nie wracaliśmy. No nie, no wracaliśmy 2 lata temu z Kasprowego, ale wtedy Franek płakał. A dzisiaj Franek odważnie. No. A my mamy nasz samochód. Ała, Jasiu. Na prawo. Na prawo? A nie na lewo? Jo, tam na początku. Co, idziemy coś zjeść? Nie wiem, Boże. Czy w Zakopanem? Idziemy do auta, co? No dobra. Wróciliśmy do domu. Zamówiliśmy sobie pizzę, bo już żadna knajpa. Znaczy się jeszcze w centrum były czynne. Zaraz się odwiążę, tylko najpierw swoje. Znowu kamienie zbierałeś? Nie, kamienie. Ała. I tą pracę, nie? Ja miałam to, a nie, to mnie wkrótce. Ja mam odciski chyba.
O kurde. Au. Na tej nodze, no. Ja pierdziele, te buty jutro nie są do użytku, one są mokre. Jutro ja pójdę w sandałkach, jak większość Polaków. Z ubieraponki. Jestem dzisiaj zmęczony. I dzisiaj Jasiu jest wykończony. Moja kawa jeszcze dostoi od południa. Dobra, wlewamy sobie sok. I jemy. Ja wezmę ten laptop na bok. Co? Jemy tu czy na łóżku? Ja tu jem. Dobra. Te bidony muszę umyć później. Z 22. Ja pierdziele. O. Ja jeszcze moją kawę odbiję. Mama, patrz. Co? To jestem bardzo, ja mówiłam, że mnie ciśnie. Dobra, jutro ubieramy Adidasy. No. Jutro dajemy sobie spokój. No, no i tak są mokre, trzeba je wysuszyć na dwór, je wystawić tam na schody, je wystawimy może. Albo tu przez okno. Czekajcie, myśmy sobie kupili kubki lodu. Żabce. Jeszcze weźmiemy sobie. Jezu, ja miałam te bilety kupić, ja pierdzielę. Kupiliśmy chleb na jutro, no to ja później powyciągam ze śmieci też, już mi się nie chce teraz. O, co tam było? O Boże. O Boże, porzanko. Otwór tu. Dobra, słuchajcie, chłopcy usnęli. Ja idę pod prysznic. I zakończymy ten dzisiejszy dzień. Boże, jak jestem padnięta. Nie macie pojęcia, chwilę sobie poleżałam. W ogóle ja miałam czapeczkę już założoną później na tym szlaku. Z początku miałam rozpuszczone włosy, ale rozpuszczone włosy to nie jest dobry pomysł. Bo po pierwsze grzeją, więc tylko na selfie, jak chce się zrobić na początku i później to już nie. Bo grzeją, a potem strasznie się pocą. Mi tak się głowa poci, jak ja chodzę po tych szlakach, że ja mam później wszystkie... Boże, to znowu dzisiaj tak prześwietla. Ja mam potem całą głowę taką po prostu aż spoconą, nie? Więc dzisiaj miałam czapeczkę. Też byłam cała mokra, no ale... jakoś przeżyliśmy. Strasznie palce mnie bolą przy nogach i jutro ubieram Adidasy. Pierdziele, te moje czarne, wygodne Adidasy. I zobaczę, jak będzie się chodziło. No, idę pod prysznic, słuchajcie, zmywam make-up. Dzisiaj ten sam co wczoraj i chyba jutro zrobię znowuż ten sam, bo mi się on podoba. Jest taki szybki. I taki dosyć neutralny, naturalny, więc tak. Zmywam się, idę spać. A nie, jeszcze muszę w sumie przesłać pliki i zmontować film, więc prędzej pierwszej pewnie nie pójdę. I jeszcze muszę kupić bilety na Kasprowy. Ja to miałam dzisiaj wszystko ogarnąć, ale myśmy po prostu po tych szlakach, tam w ogóle nie było zasięgu. Potem myśmy nie siadali i ogólnie dużo przez to dzisiaj się pochrzaniło, że lataliśmy z rana po tych Krupówkach, że wczoraj nie zrobiliśmy tych zakupów i tak dalej. Wszystko jakoś się tak chrzaniło. A i dzisiaj jak jechaliśmy na ten czekajcie, jak to miejsce się nazywało? Jezu, nie pamiętam, na K. Nie pamiętam. Krym? Nie. Dobra, nieważne. Dzisiaj jak tam jechaliśmy, no to jest 8 km od Zakopanego. I tam szliśmy na tą jaskinię. No to przycisnęłam trochę samochód i on przyspiesza, ale nadal wydaje mi się, na mój głupi rozum, że nie załącza się turbina, nie? Więc jak wrócę, to będę wstawiać samochód pewnie na weekend, bo pierwszy weekend września mam też wolny ze względu na Franka urodziny. Chciałam mu tutaj jakiś torcik zamówić, ale chyba zamówię mu normalnego torta. Tak wiecie, oprócz tego wyjazdu, on wie o tym, że to jest wyjazd z okazji jego urodzin i bardzo się cieszył, ale no codziennie ma jakieś tam swoje trzaski, jak ja to mówię, i
No i nie wiem, czy zrobię mu to, tutaj jakiś mały torcik, czy coś tam na pamiątkę, żeby miał. Czy po prostu jak wrócimy do domu, nie wiem, jeszcze to jest kwestia przemyślenia na piątek albo na sobotę, zobaczymy. No, a może jakby, wiecie, tutaj wszystko się dzieje tak na bieżąco, że po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko i tak dalej. No, ale fajnie, cieszę się. Mimo że dzisiaj ten dzień jakoś tak dziwnie się zaczął, fajnie się skończył, fajnie sobie pochodziliśmy. I wiecie co, w tym całym wyjeździe nie jest ważne to, że my tam zdobywamy te jakieś nowe punkty, te nowe szczyty. Znaczy się nowego szczytu żadnego nie zdobyliśmy jeszcze. Nie no, w sumie zdobyliśmy ten czarny staw gąsienicowy. To nie był szczyt, ale no to był taki punkt, którego kiedyś nie zdobyliśmy. I co? I najważniejsze w tym wszystkim, bo tu patrzę, co mi się tu włącza. Jakieś dodatkowe doświetlenie, może dlatego, kurde, mnie tak... Poczekajcie. Nie, to samo. No i najważniejsze w tym wszystkim jest to, że my chodząc po tych górach, przede wszystkim jakoś tak bardziej się zbliżamy z sobą, w ogóle zjadłam za kok. Zbliżamy się do siebie, rozmawiamy z sobą więcej. Co prawda Franek ma teraz serię okres jakiegoś takiego buntu, zazdrości i wszystkiego innego, ale wydaje mi się, że i tak bardzo nas to gdzieś tam zbliża z Jasiem przede wszystkim, więc no to jest najważniejsze w tym całym wyjeździe. No i już tak naprawdę mamy plany na kolejne wyjazdy. Już wiemy, że masę rzeczy mamy niezwiedzonych. Nie, jakby, wiecie, jest co zwiedzać w tym Zakopanem, nie? Więc tak, dobra, ja się rozbieram. Lecę, a wy się trzymajcie. Do zobaczenia jutro. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczyska. Pa!